Sądecka Biblioteka Publiczna w Galerii Handlowej Sandecja otwiera filię biblioteczną, jedyną na Sądecczyźnie. Także mam nadzieję, że wszyscy użytkownicy i odwiedzający Galerię Handlową Sandecja będą również odwiedzać punkt biblioteczny właśnie tutaj niedaleko Pajkolandu i w tym pięknym otoczeniu. Moi drodzy, poproszę pana prezydenta o zabranie głosu. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, z takiej okazji, ponieważ nasza biblioteka już wielokrotnie pokazywała w ciągu ostatnich lat wysoką jakość i tutaj też ta zmiana jest bardzo, bardzo pozytywna. Przede wszystkim dostępność dla osób niepełnosprawnych, przede wszystkim kwestia samego wystroju, tego jak w jakich miejscu można wypożyczać książki, także czytać, także jest to dobre miejsce do pracy. Ta zmiana jest po prostu kolosalna i bardzo się cieszę, że biblioteka otwiera się na ludzi, wychodzi do Państwa, do tych osób, które kochają książki, kochają to słowo pisane. Młodzież jest tutaj najważniejszym odbiorcą i będzie miała zawsze blisko, żeby wypożyczyć kolejną książkę, bo to kolejna, następna przygoda życiowa, otwarcie każdej książki, prawda? Dziękuję bardzo także Galerii Sandecja za współpracę. To miejsce, gdzie toczy się życie. Jesteśmy coraz bliżej mieszkańców Biegonic i Dąbrówki. Mam nadzieję, że szczególnie dla tych dwóch osiedli ta biblioteka będzie służyła przez wiele, wiele lat, oferując swoje usługi.